Zauważyłam to po raz pierwszy chyba w Indiach, dlatego że tam kobiety bardzo często noszą bransoletki z miedzi. Ale pamiętam, jak byłam we wschodniej Afryce, w pobliżu miejsca, gdzie wioskę mieli buszmeni z plemienia San, i tam niedaleko byli ludzie, którzy robili właśnie ozdoby z miedzi. Miedź była pierwszym metalem znanym ludzkości. Już 8000 lat temu używano miedzi do różnych celów. Za chwilę do tego wrócę, bo jest pewna fascynująca historia, od której chciałabym zacząć. W 1847 roku w jednym z francuskich szpitali dyżur miał młody student medycyny. Nazywał się Victor Burke. I to jest o tyle istotne, że później jego nazwiskiem nazwano metodę leczenia przy pomocy miedzianych płyt, ale po kolei. Więc mamy rok 1847. W Paryżu, w jednym ze szpitali, młody student medycyny obserwuje pacjentów. Zapada noc i nagle jedna z pacjentek, której nadano imię Klementyna X, wstaje i zaczyna lunatykować, czyli chodzi we śnie. I on obserwuje, zafascynowany tym zjawiskiem, że ludzie w całkowitym uśpieniu budzą się, chodzą, otwierają sobie drzwi, potrafią otworzyć okno, wyjść na zewnątrz. A ona podeszła do drzwi i bardzo ostrożnie uniosła rąbek koszuli nocnej, przykryła klamkę koszulą nocną i dopiero wtedy nacisnęła tę klamkę, ale i tak zrobiła taki gest, jakby się oparzyła. Więc on oczywiście podszedł, sprawdził, ale z tą klamką było wszystko w porządku. Nie była ani podłączona do prądu, ani nie było zimna, ani nie była gorąca. Tyle tylko, że była miedziana. I niedługo później ta pacjentka została wprowadzona w stan hipnozy i on wtedy mógł pytać ją o rzeczy, nawet takie, z których ona sobie nie zdawała sprawy, czyli co się działo wtedy, kiedy chodziła we śnie po szpitalu. I zapytał ją, co z tą klamką. Ona mówi, och, ta klamka mnie zawsze parzy jak żywym ogniem. Więc zaczął robić eksperymenty, wiedząc, że klamka była miedziana. Pod wpływem hipnozy znieczulił jej całe ciało i przykładał do jej skóry różne przedmioty. Dotykał ją palcem, nic nie czuła. Dotknął ją narzędziem, nic nie czuła. Metalem, nic nie czuła. Złotem, nic. Srebrem, nic. Ale jak położył jej na skórze miedzianą monetę, to natychmiast wyrwała się ze stanu znieczulenia i zaczęła czuć. Więc coś niezwykłego było w miedzi. I ten student, później lekarz, zaczął badać miedź, żeby sprawdzić, co w niej jest tak niezwykłego, że wywołuje taką reakcję. I opracował później, tak jak mówiłam, swoją metodę leczenia zwaną burkizmem i leczył miedzianymi płytami, ale nie był pierwszy, który to robił, dlatego że w dawnych czasach starożytnych miedzi używano właśnie do celów leczniczych. Na przykład w starożytnym Egipcie istnieje zachowany do dzisiaj papirus, zwany papirusem Edwina Smitha, od nazwiska człowieka, który ten papirus kupił, pochodzący z XVII wieku przed naszą erą. I uważa się, że to jest pierwszy istniejący, zachowany do dzisiaj, podręcznik dla lekarzy. I w tym papirusie jest napisane, że miedzi należy używać do dezynfekowania ran oraz do dezynfekowania wody. Podobnie było w innych starożytnych cywilizacjach, w starożytnej Grecji, Rzymie, u starożytnych Azteków i zgodnie ze starożytną medycyną ajurwedyjską w dawnych Indiach używano miedzi do leczenia rozmaitych dolegliwości, od bólów głowy, przez bóle uszu, aż po choroby układu oddechowego oraz odmładzanie. I w naszej części świata też było podobnie. Bardzo, bardzo długo, jeszcze w XIX i na początku XX wieku, używano miedzi jako środka dezynfekującego. Przed wynalezieniem antybiotyków nie było środków, które miały działanie bakteriobójcze tak skuteczne jak miedź. A miedź ma działanie nie tylko bakteriobójcze, ale też przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. Więc używano miedzi do dezynfekowania wody, do odkażania różnych przedmiotów. I potwierdzają to współczesne badania. Robiono takie badania, kiedy po prostu umieszczano bakterie
na przedmiocie zrobionym z czystej miedzi. I okazywało się, że w ciągu kilku minut te bakterie, i to te najbardziej niebezpieczne, o których na pewno słyszeliście, które powodują zatrucia pokarmowe, takie jak Salmonella czy Escherichia coli, więc te bakterie w ciągu kilku minut albo w ogóle ginęły, umierały, albo były znacznie osłabione. I dlatego właśnie miedzi używano od starożytnych czasów, nie tylko w celach leczniczych, ale też do ozdabiania siebie. Uważano, że miedź przynosi dobre samopoczucie oraz przynosi wewnętrzną równowagę. Ozdoby, bransolety, naszyjniki z miedzi noszono u starożytnych Inków, Azteków, w starożytnych Indiach, w starożytnym Egipcie i Grecji i wielu innych miejscach. I dlatego właśnie ja też noszę moje ulubione miedziane bransoletki. Uwielbiam ten dźwięk, który wydają, i miedziane naszyjniki, i zdrowe, bezpieczne i przepiękne ozdoby z miedzi możecie znaleźć w Zdrowej Sowie. Serdecznie polecam.